Witam wszystkich. Dzisiaj kontynuacja zadań z prądu elektrycznego i najpierw zrobimy zadanie z kondensatorami, które znajdują się w układzie elektrycznym, a potem takie dość ciekawe zadanie, gdzie nie będzie kondensatorów, ale też wymagające pewnej subtelności, jeżeli chodzi o rozumienie zadań z prądu elektrycznego. No i zaczynamy od zadania pierwszego. Może ten temat zapiszmy: prąd elektryczny i kondensatory. I zadanie pierwsze, no to pierwsze nie jest ze zbioru, to zadanie daje już od wielu, wielu lat, tak troszkę z przyzwyczajenia, ale dlatego przede wszystkim, że kilka istotnych metod postępowania tu trzeba zastosować i przy okazji można to zapamiętać. Znaczy, zamiast regułek, to po prostu na przykładzie zadania te metody będzie to na dłuższy czas w głowie zostaną. No i mamy zadanie, no ja może przeczytam niby treść, ale to wszystko nam powie ten rysunek, no ale czytam treść. Oblicz natężenie prądu płynącego, znaczy tu podaje, co w tym obwodzie trzeba obliczyć. Oblicz natężenie prądu płynącego przez źródło napięcia, potem napięcie między punktami A i B, ładunek na okładkach pierwszego kondensatora i napięcie między punktami D i E. Były inne punkty, ale chciałem, żeby nie było tu C, bo wcześniej tu było chyba CD napisałem, a C to już by nam się kojarzyło z pojemnością kondensatora, więc chciałem, żeby to E się pojawiło. Czyli napięcie między punktami D i E, ale w przypadku tego napięcia to chciałbym, żebyśmy również wiedzieli, czy który z tych potencjałów punktu E lub D jest większy, dlatego to napięcie UDE będziemy rozumieli jako różnicę potencjałów punktu E minus potencjał punktu D. I jeżeli w układzie elektrycznym znamy, i to są dane, więc mamy układ elektryczny, znamy wartość siły elektromotorycznej, wszystkie wartości tych trzech oporów i wartości tych dwóch pojemności. A brakuje nam natężenia prądu, zaraz powiem, gdzie ten prąd w ogóle płynie, a gdzie nie płynie. Potem napięcia między punktami A i B, ale w tym przypadku, w przypadku punktów A i B, to interesuje nas wartość bezwzględna tego napięcia i najczęściej na poziomie licealnym to się oblicza wartość bezwzględną napięcia, a nie w ten sposób, jak my to będziemy robić za chwileczkę. Potem ładunek znajdujący się na pierwszym kondensatorze obliczymy napięcie na tym kondensatorze i napięcie na oporniku R1 i potem napięcie między punktami E i D. Znaczy właściwie to ja powinien zadać tylko jedno pytanie, właściwie to ostatnie. Oblicz różnicę potencjałów między punktem E i D i wtedy właśnie, aby to zrobić, musielibyście w takiej kolejności obliczać, że najpierw to I, później UAB, później Q, później UC1, później UL1, no to w dowolnej kolejności może te ostatnie dwie i dopiero jak już byśmy to wszystko, te napięcia byśmy mieli, dopiero wtedy byśmy mogli to zrobić, ale więc my nauczymy się po kolei wszystko obliczać, ale tak naprawdę mówię, że gdyby było takie polecenie, to w takiej kolejności należało wykonywać działań. Czy praktycznie mamy taki kilka pytań takich pośrednich, które nas prowadzą do tego ostatniego obliczenia właśnie tego napięcia. No i właśnie, teraz zobaczmy, czy można obliczyć to natężenie prądu i w ogóle, którędy on płynie. Mamy tu tylko jedno źródło napięcia, więc gdyby prąd płynął, to płynąłby z punktu o większym potencjale do punktu o mniejszym potencjale. To zobaczymy. Więc tędy prąd by płynął i teraz no, tu może płynąć na pewno. Mamy drogę zamkniętą. Teraz może, być może tu dałoby się do góry, no, ale tu to jest prąd stały. Prąd stały przez kondensator nie płynie. Dla prądu stałego kondensator jest po prostu przerwą w obwodzie i tędy prąd stały nie przepływa, więc tędy prąd nie płynie, więc cały prąd, który płynął tu, a właśnie oczywiście to, że w ogóle ten punkt jest połączony z kondensatorem z jednej i z drugiej strony, to sprawia, że te kondensatory się naładują przy okazji, ale już po naładowaniu, to jest ułamki sekund, właściwie niemierzalne dla nas to jest, ten czas ładowania, to z
ten cały prąd, który tu płynął, musi płynąć teraz w tej gałęzi i potem tu też nie płynie, więc płynie do dołu. Czyli zaznaczamy natężenie prądu tu blisko źródła na przykład i tu też wyżej, żeby podkreślamy, że my wiemy o tym, że ten prąd płynie tędy. Właśnie jakbyście tu nie oznaczyli, a potem byście to w zadaniu znaczy traktowali, że ten prąd tu płynie, no to można osoba sprawdzająca mogłaby mieć na przykład wątpliwości, czy w ogóle wiecie, że ten prąd rzeczywiście tu płynie. Więc lepiej zaznaczyć, wtedy nie ma wątpliwości, że to jest wasza wiedza. Więc prąd o natężeniu i płynie o tądy oko, tak? No i teraz zobaczmy, ile mamy niewiadomych na tej drodze. Mamy siłę elektromotoryczną, mamy wartości wszystkich oporów, nie mamy tylko właśnie natężenia prądu, więc wystarczy napisać drugie prawo Kirchhoffa, obejść tą drogę zamkniętą, suma zmian potencjału równa się 0 i w tym równaniu na pewno jedyną niewiadomą będzie to natężenie prądu. No to w takim razie już to robimy, więc ja zawsze jak mam jedno źródło, to najczęściej wychodzę sprzed tego ujemnego bieguna źródła. No może jeszcze te minus plus też napiszę. To minus. Dlaczego napiszę plus, jak mam minus napisać? O. Więc tu jest mamy minus, to mamy plus, czyli to jest, a to tylko tyle oznacza, że ten biegun źródła ma mniejszy potencjał niż ten biegun, a ten biegun źródła ma większy potencjał niż ten. O ile większy? O wartość siły elektromotorycznej, bo siła elektromotoryczna waży się w voltach i dla idealnego źródła napięcia, tu traktujemy, że jest to idealne źródło napięcia, to jest różnica potencjałów między biegunami źródła. Też definiuje się inaczej jako stosunek pracy wykonanej przy przenoszeniu ładunków w źródle do ładunku, który właśnie przez źródło przepłynął. No i dobrze, zaczynamy. Więc sprzed tego ujemnego bieguna źródła idziemy, na przykład możemy iść w dowolną stronę, ale idziemy tu w prawą stronę. Potencjał tu rośnie o ile rośnie, więc jest plus, o ile rośnie o wartość siły elektromotorycznej. Teraz idziemy dalej, tu przechodzimy przez po kolei jeden opornik, drugi opornik i trzeci opornik. Za każdym razem przechodzimy z prądem, już to tłumaczyłem wcześniej, przez tą analogię z rzeką prawdziwą, z prądem potencjał maleje, w przypadku oporników maleje o iloczyn wartości oporu elektrycznego i natężenia prądu, który przez ten opornik płynie. Czyli gdzieś tu minus, ponieważ maleje R1 razy i, tu będzie minus R2 razy i, a tu będzie minus R3 razy i, bo w każdym przypadku idziemy z prądem, a więc z prądem potencjał na oporniku maleje o właśnie iloczyn oporu i natężenia prądu, który przez ten opornik płynie. No to już mamy te trzy wyrażenia. Jesteśmy w tym punkcie, z którego wychodziliśmy. Suma zmian potencjału równa się 0. No widzimy, że mamy jedną niewiadomą, która trzy razy występuje i przenosimy wszystkie te trzy wyrazy dla drugą stronę, żeby uniknąć tych ujemnych minusów w wyrównaniu. Wyłączamy to i przed nami, jest w tej samej potędze. To trzy razy jest to niewiadoma, ale w tej samej potędze jest. Wyłączamy, dzielimy przez ten cały nawias i ponieważ znamy wartość siły elektromotorycznej i wartość tych oporów, no to możemy traktować, że to natężenie byśmy tu obliczyli. A teraz druga część, napięcie między punktami A i B. A i B, ale tu nas interesuje bezwzględna wartość tego napięcia, czy różnicy potencjałów. Więc najpierw zobaczymy, który z tych punktów A i B ma większy potencjał, tak żebyśmy odejmowali od większego mniejszy, wtedy uzyskamy w dodatnią wartość. A inaczej trzeba by po prostu odjąć od potencjału jednego punktu, potencjał drugiego punktu, nieważne którego, i wziąć wartość bez względu. Do tego samego to będzie zmierza, ale tam, gdzie można przewidzieć, który potencjał jest większy lub mniejszy, to lepiej to zrobić. Więc patrzymy. No, tu na tej drodze najłatwiej to zrobić, ponieważ tu idziemy z punktu A do punktu B, przechodzimy przez dwa oporniki z każdym razem z prądem, no to już mówiliśmy, na pierwszym maleje potencjał, na drugim maleje, no to skoro maleje tu po drodze cały czas potencjał, no to potencjał punktu A jest większy od potencjału punktu B, co tu zapisaliśmy. Czyli lepiej obliczyć VA minus VB, bo wtedy uzyskamy dodatnią wartość.
No i teraz próbujemy to robić. I teraz sposób, przypominamy sobie jednocześnie, właściwie już możemy napisać, że różnica potencjału między tymi punktami, no to jest to R1 razy I plus R2 razy I. I to już chodzi o wartość bezwzględną, tak? No ale my tu przypomnimy tą metodę, która zawsze jest poprawna. Jak się oblicza różnicę potencjałów między dowolnymi punktami w obwodzie? Wychodzi z jednego punktu, na przykład z punktu A, to mamy potencjał regresowy VA i idziemy w kierunku drugiego punktu dowolną drogą. I jeżeli na drodze naszej potencjał rośnie, to do tego potencjału pierwszoporządkowo dodajemy, o ile rośnie, jeżeli maleje, to odejmujemy. Jak dochodzimy do punktu ostatniego, piszemy, że to jest potencjał tego punktu i potem przenosimy te dwa potencjały na jedną stronę, wtedy różnicę uzyskamy. Możemy uzyskać, jak przeniesiemy na lewą, to uzyskamy VA minus VB, jak przeniesiemy na prawą, to VB minus VA. No i teraz właśnie stosujemy to, więc potencjał punktu A to jest jakieś VA, nie znamy, a nas to nie interesuje, bo różnica potencjału interesuje. I teraz idziemy właśnie w kierunku punktu B, tu maleje potencjał jak przejdziemy przez pierwszy opornik, maleje o R2 razy I, czy już nie jest równy VA, jest równy VA pomniejszone o R1 razy I, czyli przepraszam, bo ja patrzę, to jest R1 oczywiście, bo patrzę w okienko kamery i tam nie rozróżniam jedynki od dwójki, więc jeszcze raz, tu potencjał maleje o R1 razy I. Tu właśnie też chciałem napisać I1 z rozpędu oczywiście, R1 razy I, więc to VA minus R1 razy I to jest nic innego, tylko potencjał punktu D. No i teraz idziemy dalej, przechodzimy znowu przez opornik z prądem, czy potencjał tu maleje, czy już nie jest równy tyle, ile było dla punktu D, czyli VA minus R1 razy I, tylko jest pomniejszony jeszcze minus o R2 razy I. I jesteśmy, czyli to, co teraz tu zapisaliśmy, to jest nic innego, tylko potencjał tego punktu, a więc i tego punktu, czy potencjał punktu B. No to jeszcze raz przypominam, bo ktoś może zacznie oglądać te filmy o prądzie elektrycznym, nie patrząc na te poprzednie zadania, tam gdzie już coś mówiłem, to przypominam, że w takich obwodach elektrycznych, gdzie jakby komasujemy w jednym miejscu opór, tak naprawdę ten cały przewodnik stawia znaczy prądowi opór, a nie tylko jakieś fragmenty, to jeżeli my tak komasujemy te opory w jakimś, tylko w części przewodnika, to znaczy, że traktujemy resztę przewodu, czyli na przykład tą część przewodu, którą teraz ja pokazuję, aż dotąd, jako przewód bezoporowy, czy oporze równym 0. To nawet jeżeli przez ten przewód płynie prąd, no to opór tego, znaczy zmiana, to napięcie między dwoma punktami, między tym punktem a tym punktem tego przewodnika jest równe 0, bo to tak dla opornika to byłoby opór tej części R razy natężenie prądu, ponieważ ten opór jest równy 0, to R razy I jest równe 0, czyli zmiana napięcie między dowolnymi dwoma punktami tego przewodnika jest równe 0. To znaczy, że potencjały, skoro napięcia to jest różnica potencjałów, jest równa 0, to potencjały tych wszystkich punktów O są takie same. Czy potencjał tej okładki kondensatora jest taki sam jak potencjał tego końca opornika i jak również tego bieguna źródła. Bo tu na tej drodze, której pokazuję, nie ma żadnego elementu elektrycznego, na którym występuje zmiana potencjału. I tak samo tu. Potencjał tego punktu i potencjał tego punktu jest taki sam, no bo opór tej części jest równy 0. No to napięcie na takim, w cudzysłowie, oporniku, oporze równym 0. To jest opór jego razy i opór jest 0, no to 0 razy i to jest 0. Czyli potencjał tego punktu i tego jest punktu taki sam. A napięcie między tym punktem a tym jest równy 0. Tak samo potencjał tej okładki kondensatora jest równy potencjałowi tej okładki kondensatora. Ale tu z innego powodu, że tu akurat jest naelektryzowany przewodnik i w sytuacji statycznej tam wykazywaliśmy, że znaczy powierzchnia naelektryzowanego przewodnika jest powierzchnią ekwipotencjalną, czyli wszystkie punkty powierzchni tego przewodnika mają taki sam potencjał. Czyli potencjał tej okładki i potencjał tej okładki i również tych punktów jest taki sam.
czyli napięcie byśmy liczyli między tym punktem a tym punktem, byłoby równe 0. Jak potencjał taki sam, to różnica potencjału równa 0. No i już z tej strony również te punkty, które teraz pokazuję od tej okładki, o, aż dotąd, wszystkie punkty mają taki sam potencjał, no bo opór tej części, o, tego przewodnika jest równy 0. To nawet jak płynie przez niego prąd, to nie ma zmiany potencjału. No tu płynie prąd, o, w tej części płynie prąd. A tu mamy po prostu naelektryzowany przewodnik, więc wszystkie punkty tego przewodnika w sytuacji statycznej mają taki sam potencjał, czyli powierzchnia naelektryzowanego przewodnika jest powierzchnią ekwipotencjalną. No dobrze, już mamy teraz to równanie i chcemy mieć dodatnią wartość napięcia, czy to bezwzględną wartość napięcia między tymi punktami, no to szukamy, już wiemy, że VA jest większe od VB, no to jak odejmiemy od VA, VB, to będzie nawet wartość dodatnia, więc to trzeba przenieść po prostu to VB na stronę lewą, a te dwa wyrazy ujemne na prawą i wyłączymy jeszcze, jak przeniesiemy to int przed nawias, wyłączamy i to VA minus VB, to jest to, czego szukamy, no bo szukamy tak naprawdę bezwzględnej wartości różnicy potencjału między tymi punktami, a to jest dodatnie, więc bezwzględna wartość tego wyrażenia, to jest po prostu to, co jest po prawej stronie. I teraz natężenie prądu my już obliczyliśmy, bo nie mamy w danych I, ale mamy już to natężenie wyrażone przez wielkości dane w zadaniu, więc w miejsce I wstawiamy ten wzór, czyli do licznika dojdzie po prostu to R1 plus R2. Do licznika doszło R1 plus R2. No i wszystkie wielkości, które są w tym wzorze, my mamy, więc już następną wielkość, czy napięcie między punktami A i B już obliczyliśmy. Teraz właśnie, jak się teraz dobrać do tych kondensatorów? My potrzebujemy tak naprawdę, żeby obliczyć to napięcie końcowe między punktami E i D, znaczy musimy przejść z punktu E do punktu D jakąś drogą wzdłuż przewodnika, czy można iść tędy, o, lub tędy. Gdybyśmy tędy szli, to potrzebowalibyśmy napięcie na kondensatorze o pojemności C2, i napięcie na oporniku R2, ale my przejdziemy tędy, dlatego potrzebujemy właśnie to, co UC1, czy napięcie na kondensatorze tym pierwszym i napięcie na oporniku pierwszym. No to właśnie pytanie, jak, żeby napięcie znać na kondensatorze, to musimy znać dwie wielkości, jeżeli jak ktoś poda nam to napięcie, no to już je znamy, a jeżeli byśmy mieli je obliczyć poprzez znając inne wielkości, no to musimy znać dwie pozostałe, czyli pojemność kondensatora, a to jest podane, i ładunek na nim. Więc ponieważ pojemność mamy, to żeby napięcie to UC1 obliczyć, to musimy znaleźć ten ładunek. No ale właśnie, mamy, jeżeli chodzi o kondensatory, to mamy, nie wiem, czy napisałem ten wzór podstawowy, nie napisałem, no to muszę chyba jednak napisać. Chociaż gdzieś chyba, no nie, no piszę, zapiszmy z boku gdzieś. To dziwne, że nie pisałem, bo Q przez U. No dobrze. Więc w przypadku kondensatorów, no mamy jeden wzór dotyczący kondensatora. Znaczy, tylko trzeba pamiętać, że to jest pojemność kondensatora, to jest ładunek na tym kondensatorze, a to jest napięcie między okładkami tego kondensatora. Czyli wszystkie te trzy wielkości muszą dotyczyć jednego tego samego kondensatora. No to spójrzmy. Czyli żeby obliczyć to napięcie na tym kondensatorze, musimy znać pozostałe dwie wielkości, czyli dotyczące, obliczające ten kondensator, czyli jego pojemność, a to znamy, i jeden ładunek, nie znamy tego. No to jak dobrać się do tego napięcia, skoro dwóch wielkości, trzech w tym naszym wzorze nie znamy? Właśnie, bo my, a teraz co my znamy? Znamy pojemność tego kondensatora i tego znamy, i znamy napięcie między tymi dwoma punktami. Bo brakuje nam jeszcze jednej informacji, właśnie napięcia nam brakuje, ale akurat innego jakiegoś napięcia. Więc my napięcie, które może być powiązane z kondensatorem, to znamy między punktami A i B, bo napięcie między punktami A i B to jest różnica potencjałów między tymi punktami na dowolnej drodze, zarówno na tej drodze, jak i na tej drodze. Gdybyśmy liczyli różnicę potencjałów, to też wyszłoby nam to samo, co na tej drodze, czyli wyszłoby nam właśnie to o tyle by nam wyszło. Że napięcie między tymi punktami
czy różnica potencjałów, czy byśmy je liczyli na tej drodze, czy na tej drodze, czy również na tej drodze, to za każdym razem musi wyjść tyle samo. Czyli napięcie to UAB to jest napięcie między tymi punktami. Więc jak można wykorzystać to napięcie dla kondensatorów? Znaczy, no napięcie można by wykorzystać, gdyby to było napięcie między okładkami jednego kondensatora. No tak, ale między tymi punktami nie ma jednego kondensatora. Mamy dwa. No właśnie, ale my potrafimy z dwóch zrobić jeden. Więc co my zrobimy? Zastąpimy te dwa kondensatory jednym kondensatorem, obliczymy jego pojemność zastępczą. No tak, ale przypomnijmy sobie właśnie, czym jest ta pojemność zastępcza jakiegoś układu kondensatorów. Jest to pojemność takiego jednego kondensatora, który mógłby zastąpić te dwa kondensatory i spełniałby taki warunek, że jeżeli byśmy zamiast tych dwóch kondensatorów umieścili tu tylko ten jeden kondensator o pojemności zastępczej, którą zaraz obliczymy, to jeżeli wprowadzimy z jednej strony taki sam ładunek, jaki wprowadziliśmy z jednej strony do tego układu, a wprowadziliśmy ładunek plusku, zaraz jeszcze ten ładunek powiem, ładunek plusku, bo tylko dotąd ten ładunek mógł dojść, to jeszcze jak wprowadzimy na ten kondensator jeden z jednej strony ładunek też Q, to na tym jednym kondensatorze powinna być różnica potencjałów, czyli napięcie też równe to U. Więc to napięcie, jeżeli tu zastąpimy te dwa kondensatory jednym, no to napięcie na tym nowym kondensatorze będzie takie samo jak na tym całym układzie, więc to się zgadza. I wtedy obliczony dla takiego połączenia ładunek, no bo U będziemy znali, C będziemy znali, czy pojemność, no to obliczymy tą trzecią wielkość, czy jak U znamy, C znamy, to obliczymy Q. To czym jest to właśnie Q, czym jest ładunek obliczony dla jakiegoś układu kondensatoru, dla pojemności zastępczej jakiegoś układu kondensatoru. To jest ładunek, który do tego układu dopływa z jednej strony, czyli to jest ładunek Q, czyli zarówno do tego jednego kondensatora, jak i do tego układu dopływa z jednej strony ładunek Q. I to jest ten ładunek. Czyli to, co my obliczymy dla tego pojedynczego kondensatora, którym zastąpimy te dwa, to jest ładunek, który znajduje się tu w tym przypadku na okładce jednego z tych kondensatorów. Czy to, no to zaraz tu jeszcze raz o tym powiem, ale jeszcze o tym ładunku właśnie, dlaczego tu jest plus Q, a tu minus Q, a tu jest plus Q, minus Q. Więc z tej strony, nawet już tu wykazaliśmy, że tu potencjał jest większy niż tu. Czyli tu potencjał jest większy niż tu. Czyli tu potencjał ma maleć i tu też potencjał musi maleć. No to, że przy szeregowym połączeniu na każdym z tych kondensatorów jest taki sam ładunek, to już wiemy. I teraz dlaczego właśnie, skoro potencjał musi być w tym kierunku coraz mniejszy, czy tu musi na tym kondensatorze się zmniejszać potencjał, to dlaczego tu jest plus Q, a tu minus Q, a nie odwrotnie? Bo co my wiemy o związku między potencjałem i natężeniem pola elektrycznego? Nie chodzi o natężenie prądu, tylko natężenie pola elektrycznego to oznacza dużą literką E. Że wykazaliśmy, że wektor natężenia, znaczy tam przy powierzchniach ekwipotencjalnych w tej lekcji, wykazaliśmy, że wektor natężenia pola elektrycznego to duże E wskazuje kierunek malejącego potencjału. Więc zobaczmy, czyli u nas właśnie, czyli skoro tu ma potencjał się zmniejszać, to znaczy, że między okładkami tego kondensatora powinien się naładować, żeby w tym kierunku był skierowany wektor natężenia pola elektrycznego, to duże E. A jak jest skierowany wektor natężenia pola elektrycznego? Jest skierowany zgodnie z siłą, jaka działałaby na ładunek dodatni, próbny, umieszczony w danej przestrzeni. Czyli jakbyśmy umieścili tu między tymi okładkami tego kondensatora dodatni ładunek próbny, to jeżeli chcemy, żeby natężenie było skierowane w lewą stronę, to w lewą stronę powinna działać ze strony tych ładunków na ten ładunek dodatni, próbny, siła. No to sprawdźmy, czy tak jest. Tu jest dodatni ładunek, więc jak umieszczamy między okładkami dodatni ładunek próbny, to ten dodatni go odpycha, a ten ujemny go przyciąga. Czyli obie siły ze strony
tej naładowanej okładki i tej działają w lewą stronę, czyli siła elektryczna na dodatni ładunek działająca, umieszczony tu między okładkami działa w lewą stronę, więc tak jest skierowane natężenie pola elektrycznego, a natężenie pola elektrycznego, ten wektor wskazuje kierunek malejącego potencjału, czyli rzeczywiście przy tak dobranych ładunkach, przy tak naładowanym kondensatorze w lewą stronę potencjał maleje. Czyli i potem już nie trzeba to za każdym razem wykazywać, tylko trzeba zapamiętać właśnie, tak jak w przypadku źródła, też te plusy, minusy, że jak jest dodatni ładunek na okładce jednej, drugiej ujemnej, to potencjał maleje w kierunku od dodatniej okładki do ujemnej lub rośnie od ujemnej do dodatniej. Więc nie za każdym razem nie trzeba siebie o to przekonywać do tego. No i podobnie tu jest, że to jest właśnie jak się w ogóle naładowały te dwa kondensatory, jak zostały podłączone do tych dwóch punktów, no to tu ładunek dopłynął do tej okładki, właściwie dopłynął ładunek, że odpłynął ujemny, tak naprawdę to ładunki ujemne się przemieszczają, czy ładunek ujemny stąd odpłynął, tu się pojawił nadmiar ładunku dodatniego, więc on przyciągnął tu z tej okładki elektrony tu, więc tu się pojawił nadmiar ładunku dodatniego i ten ładunek przyciągnął elektrony na tą okładkę. Tak się dzieje to w praktyce. No i teraz w takim razie, żeby wykorzystać to napięcie między U a B, czy między tymi punktami, musimy zastąpić teraz te dwa jednym kondensatorem. Pamiętamy, że w przypadku połączenia szeregowego kondensatora to jest odwrotnie z tą pojemnością zastępczą jak z opornikami. W przypadku połączenia szeregowego oporników to opór zastępczy jest równy po prostu sumie oporów poszczególnych przewodników czy oporników. A w przypadku kondensatorów, przy połączeniu szeregowym, to że odwrotność oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności, czyli 1 przez C równa się 1 przez C1 plus 1 przez C2, ale my tam już przekształciliśmy wielokrotnie i pozwala się już znać to ten wzór przekształcony, czy wtedy to C1,2, ten pojemność zastępcza, to gdzie iloczyn przez sumę. Jak ktoś by nie pamiętał, gdzie jest suma, gdzie iloczyn, no to jednostką pojemności musi wyjść na końcu farad, więc tu mamy farad razy farad, a tu jest więc jest farad do kwadratu, a to jest farad plus farad, więc dzielimy farad do kwadratu przez farad, wychodzi nam farad. A jakbyśmy odwrotnie zrobili, byłoby 1 przez farad po skróceniu farada jednego z licznika zmianownika. Więc to pamiętamy. No i więc zastępujemy te dwa kondensatory jednym o pojemności takiej. I teraz właśnie co my wiemy, że teraz na jednej z okładek tego kondensatora będzie taki sam ładunek, jaki przy tym napięciu został wprowadzony z jednej strony tego układu. Z tej strony układu mógł tylko być wprowadzony na okładkę tego pierwszego kondensatora, czy to jest ładunek Q. Czy Q1,2, które obliczymy dla tego jednego kondensatora, to będzie ładunek, jaki do tego połączenia z jednej strony dopływa. Może to płynąć tylko tu. Czyli Q1,2 to będzie nasze, no właśnie to jeszcze zapisałem, czyli piszemy związek, ten związek podstawowy dla tego kondensatora o pojemności C1,2, no to jest co? Q1,2 przez U1,2 i nasze U1,2 to jest to napięcie UAB, które znamy już, a C1,2 to jest właśnie to, co jest wyżej, a Q1,2, tak jak teraz powiedziałem, to jest ładunek, który dopływa z jednej strony do tego układu, czy a z jednej strony mógł tylko dopłynąć do jednego z tych kondensatorów, to jest ładunek Q po prostu. No to wstawiamy teraz, dokonujemy tych podstawień w tym wzorze, czy mamy C1,2 to jest Q przez UAB i to Q obliczamy, to jest C1,2 razy UAB, no i ponieważ nie ma w danych C1,2 i UAB, to wstawiamy w miejsce C1,2 ten wzór, w miejsce UAB ten wzór. Ja to rozdzieliłem na dwa ułamki, ale moglibyście tu zrobić jedną iloczyn dwóch ułamków, ale może moglibyście jedną kreskę ułamkową i wtedy trzeba by w nawiasie wziąć zarówno to C1 plus C2, jak i sumę tych oborników. To od Was zależy, jak to zrobić. No już jesteśmy blisko końca. I teraz już mamy właśnie ładunek, czyli ładunek obliczony dla tego jednego kondensatora, to jest ładunek, który jest z jednej strony dopływa do tego połączenia. To jest ładunek po prostu na tym pierwszym. Również na drugim to jest taki sam ładunek. Czyli ja jeszcze powiem, co teraz zawsze mówię. A czym nie jest ładunek
obliczony dla tego całego połączenia, nie jest sumą ładunków na poszczególnych kondensatorach. To wyrzucić z głowy to nie jest. No i teraz mamy ten ładunek na tym kondensatorze C o pojemności C1, no to obliczamy dalej. No to możemy napisać jeszcze raz ten sam związek, ale już dla kondensatora pierwszego. No to C to jest Q przez U, no to C1 to będzie to Q1, a Q1 to jest po prostu Q przez napięcie UC1 na tym pierwszym kondensatorze. Q już znamy, no bo teraz obliczyliśmy właśnie, C1 znamy z danych, no to przekształcamy wzór, mnożymy przez to UC1, dzielimy przez C1, mamy wzór, Q nie jest w danych, to w miejsce Q wstawiamy całe, w miejsce Q wstawiamy ten cały wzór, o, ten cały wzór wstawiamy w miejsce Q, ale zauważamy, że tu dzielimy o to Q, dzielimy przez C1. A C1 występuje tu. No to jak tu będzie raz 1 przez C1, to C1 się skróci z tym C1. Po prostu zniknęło nam z licznika tylko to C1 tu, a reszta została. I też tu na dwa ułamki rozbiłem, jeden razy drugi, ale można wziąć w nawiasy w mianowniku te sumy, znaczy pojemności opylników i wtedy też jest na jednej kresce można. No i teraz jeszcze brakuje nam tego UR1, no to akurat banalne jest napięcie, no już to mówiliśmy wielokrotnie, ale jeszcze raz. Napięcie, bezwzględna wartość napięcia na oporniku, to jest iloczyn z definicji oporu, to jest U przez I, to napięcie to jest R razy I, czyli R1 razy I to jest bezwzględna wartość różnicy potencjałów między końcami tego opornika, czyli UR1 to jest R1 razy I, no I znowu nie ma w danych, ale I obliczyliśmy tu, czy R1 razy i to tu do licznika R1 dochodzi, będzie R1 razy przez tą sumę, tak? No to patrzymy. U R1 to jest R1 razy i, więc R1 dochodzi do tego wzoru na natężenie. I mamy tu wszystkie dane początkowe. No i teraz właśnie obliczymy napięcie. Przecież to właściwie to główne pytanie, bo to wszystko, co do tej pory byliśmy, właśnie miało służyć temu, żeby obliczyć napięcie między punktami, czy różnicę potencjałów między punktami E i D. Więc my znamy bezwzględne wartości napięcia na kondensatorze i na oporniku. A teraz, jak będziemy obliczali napięcie między punktami E i D, no to robimy to tak samo, jak tą metodą wcześniejszą przy napięciu między punktami A i B. Jeszcze się może napiję, bo rybka. Moment. No dobrze, się napiłem. Będzie głos chyba lepiej działał. Więc napięcie obliczamy właśnie w taki sam sposób jak wcześniej. Wychodzimy z jednego punktu, dochodzimy do drugiego i znaczy na początku zapisujemy potencjał tego punktu, z którego wychodzimy. To było VA, a teraz będzie VE i będziemy przechodzić w kierunku punktu D wzdłuż przewodnika. Tu akurat wybraliśmy tą drogę. I jeżeli potencjał na naszej drodze wzrośnie, to do potencjału tego punktu dodajemy, o ile wzrósł. Jeżeli zmalej, to do potencjału tego punktu odejmiemy. Od potencjału odejmiemy, o ile zmalej. Jak dojdziemy do punktu końcowego, to będzie równe właśnie potencjałowi tego punktu. Potem przenosimy te potencjały na jedną stronę, żeby była ta różnica. Jeżeli chodzi nam o bezwzględną wartość, to bierzemy wartość bezwzględną. Jeżeli chodzi nam o to, który jest większy, który mniejszy, więc uwzględniamy ten znak i wnosimy wtedy, który potencjał musi być większy, skoro ta różnica jest dodatnia lub ujemna. No to teraz patrzymy. Znamy wartości tych dwóch napięć, jeżeli chodzi o wartość bezwzględną. Teraz w którą stronę, co się dzieje, jak się zmienia ten potencjał, czy rośnie, czy maleje. No tu widzieliśmy, że tu z prądem maleje potencjał, no to więc jak tu byśmy szli, to maleje na tym oporniku, czyli tędy będziemy przechodzić przez opornik o oporze R1, to potencjał będzie się zmniejszał o R1 razy I1, czyli o to UR1. A tu też wykazaliśmy wcześniej, że z tej strony jest większy potencjał, z tej jest mniejszy, czy jak tu przechodzimy, to też potencjał maleje, tu tędy maleje, a tędy jak idziemy, to rośnie. Tak? Czyli tu maleje potencjał, a tak i rośnie. No to zaczynamy. No, może ja tak tu założę tę kartkę jedną na drugą, żeby to było widoczne. O, jest. No, o, może być tak.
I tu mamy. Wychodzimy z jednego z tych dwóch punktów. No, może było z E, może z D, więc nie będzie z E. To potencjał tego punktu jest VE. Idę teraz w prawą stronę. Tu jest mniejszy potencjał, tu jest większy potencjał, już wykazaliśmy wcześniej. Czyli rośnie potencjał, o ile o UC1. Czyli to będzie, czy potencjał tego punktu, to jest potencjał punktu E plus UC1. Mamy tu. Teraz idziemy dalej. Tu nie ma zmiany potencjału, bo jest przewodnik bezoporowy. I teraz idziemy. Jest naelektryzowany przewodnik jeszcze o bardzo małej pojemności, więc na nim właśnie nie gromadzi się ładunek. I teraz tu idziemy z prądem, więc potencjał maleje. O ile maleje? O UR1, o UR1, czyli R1 razy I. Ale UR1, bo to obliczyliśmy już, tak? Czyli teraz odejmujemy zmianę potem napięcie, bezwzględność napięcia na opornik R1, czyli minus UR1. Jesteśmy w tym punkcie, czyli w punkcie D, czy to jest potencjał punktu D. Przenosimy, ponieważ tu akurat każe nam obliczyć tą różnicę potencjału z uwzględnieniem znaku, więc przenosimy to VD na lewą stronę, te dwa potencjały na prawą stronę, więc tam zmieniły znaki. No i teraz w miejsce UC1 i UR1 musimy wstawić wartości wcześniej obliczone. No, UC1 to jest właśnie to o to wyżej, a UR1 to jest to. No to wstawiamy te wielkości, czyli będzie minus UC1, czyli minus ten wzór, i plus UR1, czyli plus ten wzór. No i mamy. I widzimy, że w tym wzorze wszystkie wielkości, które tu występują, są podane jako dane początkowe. I gdyby nam na przykład ta wartość wyszła dodatnia, to znaczy, że VE minus VD jest dodatnie, no to wtedy znaczy, że jest większe to VE, potencjał punktu E. Jeżeli ta wartość wyjdzie nam ujemna, a może bo jedna, czy dodajemy dwie wielkości, jedna dodatnia, tylko jedną, to jest, to zależy od wartości tych pojemności, szczególnie i oporów. Jeżeli będzie wartość tego będzie całości będzie ujemna, to znaczy, że VE jest mniejsze od VD. A jeżeli chodzi o elementy elektryczne, na przykład jak diody tranzystory, no to tam jest właśnie, jak już mówiłem, istotne nie tylko jaka jest bezwzględna wartość napięcia, ale również z której strony jest potencjał większy lub z której jest mniejszy, i wtedy ten tranzystor lub dioda, a na przykład jeszcze inne bardziej skomplikowane elektryczne jakieś elementy inaczej działają. No i tyle jeszcze chodzi o to. Teraz przejdziemy jeszcze do jednego zadania, takiego dość ciekawego, już bez kondensatorów. To jest zadanie już ze zbioru, zadanie 10.6.10, strona 64, to jest trzeci zbiór zadań tej nowej ery dla klas o profilu rozszerzonym z fizyki. Oczywiście jak zawsze, jeszcze raz to Wam pokażę, to o. No i też pokażę może też całe rozwiązanie, bo później żebyście nie szukali po całym nagraniu, jak będziecie notatkę robili, żeby to było w jednym miejscu. Oczywiście zaraz to wytłumaczymy, tylko mówię, żeby nie szukać później, gdzie to jest w całości. No dobrze. I teraz zadanie. No. Tu mamy ten zbiór. Już możecie rozpoznać. To jest zadanie o właśnie to. 10.6.10. No, ten rysunek jest tam, ja też narysowałem, więc no i czytam też. Przedstawiony na rysunku obwód składa się z dwóch baterii o siłach elektromotorycznych E1 6V, E2 9V, ampermierza, potencjometru o maksymalnym oporze w RAC 400 ohmów i opornika o oporze R równa się 50 ohmów. Opory wewnętrzne baterii zostały pominięte, czyli traktujemy, że są to źródła idealne. Kiedy ten potencjometr, to jest ten potencjometr. O, to jest potencjometr. Kiedy potencjometr ustawiono w określonym położeniu, czyli chodzi o to miejsce podłączenia tego przewodu, ta strzałka, kiedy potencjometr ustawiono w określonym położeniu, przez amperomierz nie płynął prąd, czy wtedy tu natężenie prądu jest równe 0, czy w całej tej gałęzi odtąd aż dotąd natężenie jest równe 0, bo w jednej gałęzi płynie taki sam prąd, no tu akurat w całej nie płynie.
teraz powiem, jak to jest możliwe. Nie płynął prąd i równa się, my to oznaczamy jako IA równa się 0 i to będzie prąd właśnie płynący tam w innej części i równa się 0 amperów. Teraz pytanie, w jaki sposób podłączono bieguny baterii o sile, to SEM to jest siła elektromotoryczna, o sile elektromotorycznej E2 do zacisków X, Y, uwaga, tu mamy te zaciski X, Y i tu między tymi zaciskami jest to źródło napięciu, znaczy o sile elektromotorycznej E2. I teraz jest pytanie, czy tu będzie biegun dodatni, a tu ujemny, czy odwrotnie, czy to będzie ujemny, a czy to jest dodatnie. Więc pytanie, czy tak będzie umieszczone to źródło, tak jak jest to, czy będzie odwrócone w biegunach. No, zaraz wywnioskujemy. I jeszcze jest kolejne pytanie. W jaki sposób podłączono bieguny baterii o sile elektromotorycznej E2 do zacisków X i Y? Określ położenie potencjometru, obliczając stosunek RAB do RAC. Uwaga, tu jest punkt A, B, C. RAB to jest opór tego całego opornika i to jest podane RAB. RAC, to jest RAC, jest podane. Patrzymy na RAC. Gdzie to było? O, jest tu, RAC jest podane, czyli czy oni podali nam wartość oporu całego tego opornika, a żądają od nas obliczenia RAB przez RAC. RAB to jest opór tylko tej części, odtąd dotąd. Odtąd dotąd. RAB. Trzeba będzie po prostu, ponieważ RAC znamy, no to trzeba będzie obliczyć RAB, żeby podzielić przez RAC, żeby uzyskać ten stosunek RAB przez RAC. No i teraz dalej jeszcze. Oblicz moce wydzielone na oporach R, czy na tym oporze i na oporze RAB, czy na tej części tego oporu, bo tylko tu płynie prąd. No dobrze, to ja wszystkie dane zaraz wypisałem tam, że nie będzie to nam potrzebne. W takim razie. O. I tu już mamy rysunek nasz, może tu być, jest większy. Ja już to źródło tu umieściłem, zaraz wytłumaczymy razem, czy dojdziemy do wniosku, czy rzeczywiście jest to poprawnie, czy może błędnie. Więc mamy właśnie taki obwód, jedno źródło o sile elektromotorycznej E1, drugie gdzieś jest tu między tymi zaciskami, są oznaczone są XY. No właśnie, XY, a u mnie XY nie ma, to jest X, a to jest Y. Więc teraz pytanie, jak to jest możliwe, że tu nie płynie prąd. Ja ten natężenie tego prądu jako IA znaczy, bo I to będzie inny prąd, właśnie prąd, który tu będzie płynął. Jeżeli tu nie płynie prąd, to nie płynie w całej gałęzi. Gałąź to są fragmenty przewodnika łączące dwa węzły, na którym nie ma innego węzła. Więc zobaczymy, z tej strony najbliższy węzeł jest tu. Tu się łączą co najmniej trzy przewody, ten, ten i ten. To jest jeden węzeł, a drugi węzeł jest dopiero tu. Czyli skoro tu nie płynie prąd, to w całej tej gałęzi odtąd aż dotąd, dotąd nie płynie prąd. I jak to jest możliwe? No gdyby tu był przewodnik bezoporowy, nie byłoby tego źródła, ale tu byłby połączony ten przewodnikiem ten fragment bezoporowym, czyli oporowym 0, no to mielibyśmy tylko to źródło i prąd płynąłby tak. Tu płynąłby prąd tak, częściowo tędy, a częściowo byłoby tu i też tędy. A gdyby nie było tego źródła, tylko przewód tu bezoporowy, byśmy podłączyli te fragmenty, usunęli to źródło i połączyli ten przewodnik i tylko takie źródło byłoby, załóżmy, że jest takie chwilowo, to płynąłby w tym obwodzie taki prąd stąd, częściowo tu, a częściowo tędy. Czyli przy takim biegunie, przy takich biegunach źródła z tym indeksem 2, to prąd pochodzący od tego źródła, przepływający przez amperomierz, płynąłby w tę stronę, a od tego źródła płynąłby w drugą stronę. I tylko wtedy jest możliwość, że
właśnie, że natężenie prądu w tym miejscu jest takie, jest jakby sumą algebraiczną natężeń pochodzących od obu tych źródeł. Właśnie to jest jedna z, nawet z metod rozwiązywania obwodów elektrycznych, że osobno się usuwa się źródła i zastępuje przewodnikiem bezoporowym i potem oblicza się natężenia prądu pochodzące od poszczególnych źródeł i potem się sumuje wartości algebraiczne prądów, które płynęły w jednej gałęzi. To jest jedna z takich metod, ale tu akurat jej nie stosujemy. Więc tylko przy takim podłączeniu tego drugiego źródła te prądy pochodzące od tego źródła i tego źródła w tej gałęzi płyną w przeciwnych kierunkach i tylko wtedy mogą nawzajem się jakby wygasić. Tak? Czyli że jeden, to, czy te, ten prąd, znaczy to źródło próbuje powodować przepływ prądu w jedną stronę, to źródło, to jakbyśmy, inaczej, to daje analogię z wodą, że gdyby to nie było prąd elektryczny, ale pompy pompujące wodę, a tu ta woda by płynęła właśnie tu tędy gdzieś, no to ta pompa by pompowała i gdyby tylko ona była, a tej pompy by nie było, ale tu byłoby połączenie, to woda by płynęła o tak, tędy i tędy, o, a gdyby tylko ta druga pompa była, to woda by tak płynęła i tak by płynęła, to jak obie pompy działają, no to ta pompa chce pompować wodę w tym kierunku, w tej gałęzi, a ta w tym. Jeżeli tak samo mocno w tym miejscu by one pompowały, ten strumień pochodzący od tych obu pomp byłby tu taki sam, no to się nawzajem te, znaczy zniosą jak gdyby, tak? A tu oczywiście mamy tę analogię z wodą. I więc widzimy, że przy takim podłączeniu tego źródła jest tylko możliwość, żeby przez amperometr prąd nie był. Bo gdyby odwrócić bieguny, no to prąd płynąłby pochodzący od tego źródła. Tu był plus, tu minus, to płynąłby z tego plusa, tędy i tu tędy by płynął, czyli tak w tym samym kierunku, co prąd pochodzący od tego źródła. Czyli na pewno by się te prądy nie neutralizowały. No i teraz przechodzimy do rozwiązania. No tu troszkę subtelności jest potrzeba, chociaż nie jest aż tak strasznie trudne. Pierwsze, co chcemy obliczyć stosunek, no czego tu szukamy? Gdzieś tu jest szukane, nie napisałem szukanych, no to muszę napisać. Szukane to będzie, zobaczę. RAB przez RAC. RAB przez RAC i teraz jeszcze mocy potrzebujemy PR i PRAB. O, już zapisałem, czyli szukamy w RAB przez RAC, szukamy mocy wydzielonej na oporniku R i mocy wydzielonej na tej części, ona tej części tego oporniku, bo tylko przez tą część będzie płynął prąd. I teraz zobaczmy. Którędy, no tu prąd nie płynie, a więc nie płynie odtąd, aż dotąd nie płynie prąd. No ale gdzieś tu płynie. No to jedyna możliwość z tego rozpoczynamy z bieguna dodatniego źródła, tędy płynie i dalej, no skoro tu nie płynie, no to cały ten prąd, który tu płynął, musi przepłynąć tędy, tu dalej nie płynie też, bo tu musi wrócić tędy. Czyli jedynie prąd wtedy przy takim ustawieniu tego potencjometru, ten prąd płynie tylko tędy. I wszędzie, w każdej części jest to samo natężenie, więc oznaczyłem zarówno tu i tu i tu, żeby pokazać, że rozumiem, że wszędzie płynie ten sam prąd. No i teraz co? Chcemy obliczyć ten opór, znaczy ponieważ znamy RAC, szukamy teraz oporu RAB najpierw. No to musimy równania zapisać, gdzie występuje RAB. No, opory występują w drugim prawie Kirchhoffa, czyli jakąś drogą zamkniętą musimy przejść, na której będzie znajdował się ten fragment tego opornika RAC. Czyli więc no, mamy o taką drogę zamkniętą, jedną i drugą drogę zamkniętą mamy. Jak nam jedna nie wystarczy, to druga. Czy możemy obejść taką drogę zamkniętą? Właściwie tu trzy możliwości są. Napisania drugiej prawa Kirchhoffa. Dla takiej drogi zamkniętej, dla takiej drogi zamkniętej, a jeszcze jest jedna, dla takiej drogi zamkniętej.
no to zapiszmy, napiszmy najpierw dla tej drogi zamkniętej, bo widzę, że najpierw zapisałem dla tej drogi zamkniętej, ale tędy będę przechodził. I wychodzę, jak mam jedno źródło, to zwykle zaczynam sprzed ujemnego bieguna źródła, więc idę do góry, rośnie potencjał, o ile? O E1, więc jest plus E1. Idę dalej, tu prąd nie płynie, zresztą amperometr, jakby płynął, to też napięcie na amperometrze jest równe 0, że jest to idealny amperometr, bo opór jest równy 0, więc R razy I jest 0, bo R jest 0, ale to jeszcze dodatkowo natężenie jest równe 0, więc nie ma zmiany potencjału tu. Idę teraz do dołu. I teraz pytanie, czy tu płynie prąd na tej części? Nie, bo aż dotąd nie płynie prąd, więc tu nadal, chociaż tu ten fragment ma już pewien opór, ale natężenie prądu jest równe 0, więc R razy I jest równe 0, bo I jest równe 0 na tej drodze. I dopiero od tego momentu prąd płynie, ten prąd płynie od tego miejsca, czyli dla tej części tego opornika, czy tu idziemy z prądem, czyli maleje potencjał, więc jest minus o RAB razy I. Po RAB razy I, czyli minus, bo maleje o RAB razy I. I jesteśmy, dochodzimy teraz tu, jesteśmy w tym samym punkcie, z którego wyszliśmy, więc suma tych zmian potencjału jest równa 0. No i teraz pytanie, czy z tego można obliczyć to RAB. E1 znamy, ale I nie znamy, więc nie obliczymy. No to teraz następne równanie jest tam potrzebne, bo mamy dwie niewiadome, RAB i I. Więc jeśli napiszemy drugie równanie, gdzie nie zwiększające ilości niewiadomych, to będziemy mieli dwa równania, dwie niewiadome i wtedy da się to zwykle obliczyć. Więc teraz napiszemy równanie dla takiej drogi zamkniętej. Wyjdziemy też wychodzę, jak mam jedno źródło, to dla ułatwienia sobie życia, wychodzę zwykle sprzed ujemnego bieguna źródła, idę teraz do góry, czyli będzie to rośnie potencjał o E2, czyli plus E2 będzie. Idziemy tu. I tu przechodzimy przez ten opornik AB, tu jest z prądem idziemy, czy będzie minus RAB razy I. Tu idziemy też z prądem, będzie minus R razy I. I to się równa 0, bo jesteśmy w punkcie początkowym, czyli jeszcze raz. W E2, bo rośnie potencjał E2. Idziemy przez ten fragment tego opornika, znaczy z prądem, więc będzie minus RAB razy I. RAB razy I. I tu idziemy z prądem przez ten opornik, będzie minus R razy I równa się 0, bo wracamy do punktu początkowego. Mamy dwa równania i dwie niewiadome, znaczy to drugie równanie nie zwiększyło nam ilości niewiadomych, bo pojawiło się to RAB, której też nie znaliśmy wcześniej, i to samo I, które wcześniej nie znaliśmy, wszystko inne znamy. No i teraz co, jak mamy układ równań, dwa równania, dwie niewiadome, to pozbywamy się zbędnej niewiadomej, czy obliczamy ją z jednego ze wzoru, czyli jakbyśmy tak bezmyślnie to zrobili, znaczy bezmyślnie, nie szczęśliwe, to automatycznie po prostu, tak? To byśmy z tego wzoru na przykład I obliczyli, to I to byłoby równe E1, znaczy byśmy przenieśli to na drugą stronę, tak jak tu, i to byłoby E1 przez RAB, i byśmy wtedy to I wstawili w to miejsce, byśmy uzyskalibyśmy wynik. Ale tu zauważamy, że można od razu pozbyć się z tych dwóch równań, można pozbyć się tego RAB, znaczy całego tego wyrażenia. Bo właśnie jak tu przekształcimy, bo tu występuje to RAB razy I, tu też RAB razy I. To jedną z niewiadomych szybko możemy obliczyć, po prostu obliczając z tego równania to RAB razy I. Czy przenosimy teraz to na drugą stronę? Właśnie przenieśliśmy. I RAB razy I to jest nic innego, tylko E1. Jak zastąpimy RAB razy I E1 w tym równaniu, oto to będzie E1, no to będziemy mieć równanie z jedną niewiadomą. Akurat nie z tą, którą wcześniej chcieliśmy obliczyć, ale zarówno jedną, jak i drugą potrzebujemy. Więc zamiast RAB razy I wstawiamy E1, czyli zamiast tego E1 już to mamy. No i teraz mamy równanie, gdzie jedyne niewiadome jest I, no to przenosimy ten wyraz na stronę prawą, dzielimy przez R i już mamy wzór na natężenie, wstawiamy wartości liczbowe i wychodzi nam, no to jest 3,5, to jest 0,06, zwiększamy dwukrotnie mianownik i licznik i mamy 0,06, to jest 0,06 A. No bo volt przez volt ohm to jest amper. No i teraz, jak chcemy to RAB, no to jak I znamy, no to RAB obliczymy z tego wzoru. RAB to będzie E przez I.
no to mamy ramy, to jest E przez I, E1 przez I oczywiście, to I. Ja chcemy mieć wzór, bo wartość źródła to jest jedno, ale my chcemy mieć też, żeby każda wielkość była wyrażona przez te dane początkowe, tak jakby nie było danych liczbowych. Więc wzór na I wstawiamy. My znamy to I, możemy sobie do obliczeń nawet to wstawić, ale jeśli chodzi o wzór, to wstawiamy zamiast I całe to wyrażenie. Czy do mianownika dochodzi E2 minus 1, a do licznika dojdzie wtedy, bo to I z mianowniku dojdzie to R. E1 to jest to, a teraz licznik tego dojdzie do mianownika, a mianownik dojdzie do licznika. I wstawiam wartości liczbowe i wychodzi, to jest 3 V, wychodzi 6 przez 3 to jest 2, 2 razy 50 to jest 100. No i teraz każe nam właśnie obliczyć to RAB przez RAC. RAC jest podane, RAB przed chwilą obliczyliśmy, 100 przez 400 to jest 1/4, czyli 25 setnych. No i teraz ostatnia część, to jest obliczenie mocy wydzielonej na oporniku R i na tej części opornika, na części opornika przez tego RAC, przez którą płynie prąd, czyli na część o oporze RAB. No i zaczynam. Mamy 3 wzory na moc. To jest U razy I, RI kwadrat i U kwadrat przez R. I możemy każdy z tych wzorów zastosować, jak nam jest to wygodniej. I przy mocy wydzielonej na oporniku R, no spróbujmy obliczyć tą moc, bo co my znamy? No znamy wartość tego oporu. Jakbyśmy znali to natężenie, to byłoby RI kwadrat, albo jakbyśmy znali napięcie na tym oporze, to byłoby U kwadrat przez R. No więc my to I znamy już, bo I to jest to, no to byłoby R razy I kwadrat, czyli ten cały wzór do kwadratu. To jest jedna z metod. Albo jeżeli napięcie obliczymy na tym oporniku, no to wystarczy potem to napięcie podnieść do kwadratu i podzielić przez ten opór, czyli U kwadrat przez R. Obliczymy i tak, i tak. No to żeby napięcie obliczyć na tym oporniku, no to jest R razy I, tak? A I jest tu wcześniej, o tu jest wzór na I, więc w miejsce I wstawiamy teraz to wyrażenie, wstawiliśmy i widzimy, że się ten opór skraca. I wychodzi nam, że UR to jest E2 minus 1. I ja właśnie dlatego zacząłem od tego napięcia. Mógłbym w ogóle tego nie używać. Mógłbym z tego wzoru RI kwadrat, bo I już wzór na I mam. R jest podany, no to wzór na moc, no RI kwadrat. No wystarczy R razy to do kwadratu, tak? I tak zaraz zrobimy. Ale chodziło mi o obliczenie tego napięcia, bo ten wzór końcowy jest zastanawiający. Czyli u napięć na oporze R wyszło nam, że to jest E2 minus E1. No to zbyt prosto to wygląda. No to przyjrzyjmy się obwodowi temu. Czy czasami nie było to widoczne wcześniej? Bo napięcie między tymi punktami, czy różnica potencjałów, będzie taka sama, czy idziemy między tymi punktami tędy, czy idziemy tędy, czy idziemy tędy. Na każdej drodze, gdybyśmy liczyli różnicę potencjału między tymi punktami, to powinno być tyle samo. I na której drodze trzeba by liczyć, żeby wyszło nam od razu E2 minus E1? A na tej drodze, zobaczcie, na tej drodze, którą pokazuję, między końcami tego opornika R, zmiana potencjału jest tylko na źródła. Spójrzmy, tu nie ma żadnego opornika, nie ma zmiany potencjału, nie ma. Tu rośnie potencjał OE1, idziemy dalej, tu nie ma zmiany, nie ma, tu nie płynie prąd, tu też nie ma zmiany potencjału, nie ma, a tu maleje potencjał OE2. Czyli ponieważ to E2 jest większe, to tak, to tu rośnie OE2, a tu maleje OE1. Ponieważ E2 jest większe od 1, to w sumie między tym punktem a tym maleje o E2 minus E1. Czyli nawet można było od razu to zauważyć, nie licząc, tak? Czyli u nas wyszło to ze wzoru, ale widzimy, że czasami jak się przyjrzy układowi, to można to w pamięci. Czyli UR to jest R razy I, ale można było już wcześniej to zauważyć, idąc z tego punktu do tego punktu, że to jest E2 minus E1. Od większej wartości mniejsza odejmiemy.
Dobrze, to mamy. No i teraz jakbyśmy to napięcie mieli, no to ten wzór jest u kwadrat przez r i to u kwadrat to jest właśnie to do kwadratu przez r. R jest podane. No i wstawiamy wartości liczbowe. 9 minus 6 to jest 3, 3 do kwadratu to jest 9 V do kwadratu, 9,50 to jest 18 setnych, czyli 0,18, a to jest oczywiście obliczamy moc, więc wiadomo, że volt kwadrat przez ohm to musi być watt, jednostka mocy. No albo gdybyśmy właśnie tego nie zauważyli, to moglibyśmy po prostu tak robić, jak tu niżej jest zrobione, moc wydzielona na oporze R, to jest po prostu R i kwadrat, R mamy podane i obliczyliśmy tu, wzór, bo na razie chodzi o wzór na tę moc. Czy to do kwadratu musimy podnieść, no to podnosimy do kwadratu. Tu do kwadratu licznik, mianownik. Skraca się nam częściowo to r, czy r z tym kwadratem się skraca. I mamy dokładnie ten sam wzór, co to. No to musi być to samo. No i jeszcze moc na oporze RAB, czyli na tej części tego oporu, opornika RAC, bo tylko tu prąd płynie, tylko tu się wydziela energia, no to jest RI znaczy nie, tu akurat z innego wzoru, tu akurat ze wzoru U razy I, właśnie żeby było ciekawiej, tak? No będzie, ale czy można było to zrobić jako po prostu, damy już ten opór, obliczyliśmy RAB, więc będzie RAB razy I do kwadratu. Można, ale można ze wzoru U razy I. I jakie jest napięcie na oporniku AB, na tej części? No to jest inaczej, RAB razy I, no ale można prościej, bo możemy i gdybyśmy tędy szli, to byśmy obliczali jako RAB razy I, tak jak na każdym oporniku. Ale możemy iść drugą, o tędy możemy przejść. To tu się nie zmienia potencjał, bo tu prąd nie płynie. Tu się nie zmienia potencjał, bo opory, znaczy amperem już nie ma oporu, jeszcze nie płynie żadnego prąd, tym bardziej. Tu się zmienia, maleje potencjał o E1. Tu się nie zmienia i koniec. Czyli między tymi punktami potencjał się zmienia o E1. Czyli bez względu na wartość napięcia między punktami A i B, to jest po prostu E1. Nie trzeba nawet liczyć. Czyli napięcie to UAB to jest E1, no i no to wcześniej obliczyliśmy, więc razy I wstawiamy wartości, ale tu oczywiście już to I już obliczyliśmy wcześniej, więc już nie będziemy wstawiali tu wartości liczbowych, bo I już tu jest obliczone, to jest 0,06 A, czy będzie 6 V razy 0,06 A, tyle nam wyszłoby z tego, to jest 0,36 W, oczywiście volty razy ampere to jest jednostka mocy, czyli watt. No i takie dość ciekawe zadanie, właśnie to, że można, znaczy to jest pouczające, że nawet jeżeli jest opornik, ale nie płynie przez niego prąd, to na nim nie ma zmiany potencjału. Potem może zauważyliśmy, że idąc jakąś szczególną drogę, wybierając między końcami jakiegoś tam opornika, możemy czasami napięcie na nim obniżyć prawie w pamięci, albo w ogóle w pamięci, czyli idąc tędy, to wiemy, że napięcie między końcami to jest E2 minus E1. Również to, podobnie przy tym, że jak szukamy napięcia między tymi płytami A i B, jak pójdziemy tędy, to znamy to natychmiastowo. To jest po prostu E1. Także i teraz zauważyliśmy jeszcze coś innego, jeszcze jedno. To równanie, to jest właśnie to równanie, które tu mam, które powstało nam z tych dwóch równań. Gdyby ktoś zauważył, po chwilę, zaczynać od razu liczyć, gdyby popatrzył na układ, to mógłby od razu to równanie zapisać. Bo co to jest za równanie? No to spójrzmy. My obchodziliśmy te dwa równania, to były równania z drugiego prawa Kirchhoffa dla tej drogi zamkniętej i tej drogi zamkniętej. Ale mówiliśmy, że istnieje jeszcze trzecia droga zamknięta. O, taka droga zamknięta, tak? Tak. I teraz zobaczmy, gdybyśmy właśnie wyszli stąd, z tego Y, i przeszli tą taką większą drogę, dłuższą drogę zamkniętą. No to tak idziemy tu, rośnie potencjał, będzie plus E2, idziemy dalej, nie ma zmiany potencjału, nie ma zmiany. Tu prąd nie płynie przez tą część, więc też nie ma zmiany potencjału, tu nie ma zmiany potencjału. To jest minus E1, czy będzie tak plus E2, minus E1 i minus RI równa się 0. Dokładnie to samo, co tu. Czyli
ale też to jest też pouczające, że ja mówiłem, że jak mamy obwody elektryczne, to ilość niezależnych równań z drugiego prawa Kirchhoffa jest równa ilości tych wolnych przestrzeni otoczonych przewodnikiem. Czyli tu mieliśmy dwa oczka. Jedno oczko i drugie oczko. A mogliśmy ułożyć trzy równania z drugiego prawa Kirchhoffa. To jedno dla drugiego i dla trzeciego. Tu widzimy, że równanie dla tego trzeciego oczka dało się uzyskać z kombinacji tych dwóch równań. Czy z tych dwóch równań uzyskaliśmy równanie to trzecie, czyli to, gdybyśmy dodali teraz do tych dwóch, do układu tych dwóch równań to trzecie jeszcze, to trzecie nie wnosiłoby nam żadnej matematycznej wiadomości, jak gdyby, czyli że nic nowego by nam to nie wnosiło, to równanie. Więc tylko dwa równania są od siebie niezależne, a dokładnie tyle, ile jest tych oczek. Jak jest bardzo dużo tych oczek, to wtedy jak źle dobierzecie te oczka, nie będziecie szli wokół tych pustych przestrzeni, a wybierzecie sobie inne drogi zamknięte, to może się okazać, że wasz układ nie da się rozwiązać, bo któryś tam z równań da się uzyskać przez kombinację innych. A więc bezpiecznie jest pisać tylko wokół tych oczek, jak mamy bardzo dużo tych oczek. Ale jakby na poziomie licealnym mamy maksymalnie dwa, czasami się zdarzają trzy, ale to bardzo rzadko, bo ilość równań skacze do sześciu. Także to układ równań jest nie do rozwiązania praktycznie w czasie jakiejś tam klasówki, matury i tak dalej. No to tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję. Lekcje, ważna lekcja, proszę to przećwiczyć. Właściwie te zadania, szczególnie to zadanie z tymi kondensatorami, traktować prawie jak teorię. Taka jest moja rada. I co jakiś czas sobie przypominać, to wtedy się wiele rzeczy naraz jest jakieś połączonych ze sobą w związku, to wtedy na dłużej zostaje to w głowie. Ja jeszcze może tylko tą kartkę pokażę, żeby wszystko można było sobie odczytać szybko. No dobrze, to dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.